Wysokiński. Oglądamy pomieszane załogi, w zależności od klasyfikacji sezonowej. Klasa RO2, te mniejsze fondy do 1,6. Kurczę, teraz się spóźniliśmy 3 minuty na sam koniec na PKC. Nie wiem, jak to będzie, korek był duży. Trochę mi to nie pasuje, bo wychodziłoby, że mamy jakieś 8, może 7 miejsce w generalce. W klasie poza podium, bo chyba 4. Ale chłopaki tak cisnęły, że nie byliśmy w stanie nawiązać walki. Ciężki, bardzo kręty rajd. Cieszę się, że jesteśmy na mecie. Auto całe, my też. Dziękujemy i do kolejnego. Dziękuję, do zobaczenia. Z numerem 6 Maciej Sordyl i Wojciech Wysokiński. To były jaja. No i jak wszystko się ułoży zgodnie z klasyfikacją nieoficjalną, no to będzie tak jak na szybie, 6. miejsce w klasyfikacji generalnej rajdu. Nie polię, była stresowana mocno, nie?